Nad zalewem Zimna Woda w Łukowie w ostatnią niedzielę sierpnia spotkali się krwiodawcy oraz miłośnicy zabytkowych motocykli i samochodów. Okazją do tego spotkania była Motożyła, impreza, której jednym z organizatorów było Stowarzyszenie Motoweterani Łuków. Reprezentuję motoweteranów, takie stowarzyszenie, które się zajmuje dawną motoryzacją, stare motocykle, samochody razem z oldtimerami, youngtimerami Łuków i Ostoją. Zrobiliśmy taki spot, gdzie się właśnie można spotkać, porozmawiać, no ale przede wszystkim chodziło o pobór krwi, no i widzę to licznie się tutaj zgromadziło, jest elegancko. Zaskoczyła mnie mega pozytywnie frekwencja, serce się raduje, kolejki są do krwiobusa, żeby oddać krew dla Agnieszki Bilskiej. Jest to niespotykana sytuacja, że ludzie czekają po 2-3 godziny, żeby oddać krew. Mi się to w głowie nie mieści, mimo że oddaję krew od pewnie 20 lat i bym tyle nie czekał. To więc mega szacunek dla organizatorów, którzy, można powiedzieć w cudzysłowie, bezkosztowo, a w zasadzie ze swoich pieniędzy zorganizowali tak mega wydarzenie dla całej społeczności, no bo to jest akcja dla całej społeczności, nie tylko miasta Łuków, i mega promocja naszego miasta i zalewu Zimna Woda. To są wszystko okoliczni mieszkańcy. Przyjechali ludzie nawet i ze Świdnika, nawet i z Lublina, z różnych okolic, ale przeważnie tutaj właśnie te niedalekie okolice. Tylko że kwestia polega na tym, żeby ci ludzie, ta informacja, żeby do nich dotarła. No a myśmy spróbowali teraz i jakoś się ci ludzie tu znajdują. Ja przed chwilą patrzyłem, tak, tylko że to nie będzie takie dokładnie strasznie, ale około chyba 70 motocykli, 80 samochodów, ale to cały czas rośnie. Czyli niedługo 200 powinno być. Dlaczego ładne? Bo mało tego na drogach. Także pasja, no myślę, że nie tuzinkowa. A tutaj akurat właściciela mamy tego auta. A dzień dobry. No pasja się wzięła za uroczenie starszymi rzeczami, tym bardziej motoryzacją. Wiadomo, coraz mniej takich rzeczy na drogach, coraz więcej ludzi jest zainteresowanych. Stąd się wzięła ta pasja. To jest Mercedes SEL 450, 1979. Skąd się bierze takie samochody? No wyszykuje się na internetach. Ten akurat trafiłem za granicą, stał na hali. Zapytałem, czy jest na sprzedaż. Właściciel akurat stwierdził, że może go sprzedać. Dogadaliśmy się i tyle. A czasami się nie szuka, same się trafiają. Czasami same się trafiają, dokładnie. Chyba wciąga, co? Bardzo wciąga. Ja też jestem posiadaczem starego Mercedesa W124, 3-litrowy diesel. Także WSK tak samo, 67 roku mam. Także no pasja jest. Nie idzie się z tego wyleczyć, że tak powiem. Bardzo fajna pogoda dopisała. Motocykle dopisały, samochody dopisały. Brakuje troszkę starych motocykli. Po prostu klimatu, jaki był kiedyś. Akurat 40 lat temu odbywał się zlot, tu w tym miejscu, pierwszy zlot motocyklowy w Łukowie. Mam zdjęcia z tego. Może powtórkę się zrobi jeszcze w tym roku. Zobaczymy. Syn tutaj podziwia wszystkie motory, które się Oluś najbardziej podoba. Wszystkie? Wszystkie. Wszystkie. Co pan sądzi? Najbardziej chyba jeszcze nie oglądałem samochodów. Bardziej mnie ciekawe samochody jakieś stare. Zaraz pojedziemy, pooglądamy. Ale fajna impreza. Zawsze można coś ciekawego, zabytkowego sobie zobaczyć. Fajnie. Co najfajniejsze było? Samochody policyjne. Równie dużym zainteresowaniem, co zabytkowe motocykle i auta, cieszyła się akcja oddawania krwi. W sumie zarejestrowało się 41 osób, spośród których krew oddało 34, a 8 z nich po raz pierwszy. Ja takiej kolejki nie widziałem w Siedlcach nigdy, a robię 20 lat z PCK Siedleckim Dni Krwiodawstwa. A tutaj ja nie wiem, co u was się stało, bo to jest Łuków. Tutaj moja droga Agnieszka, ja potrzebuję pomocy, słyszałem w mediach społecznościowych, więc oddam krew z przyjemnością Agnieszce, dla Agnieszki. Jak zachęcić innych do oddawania krwi?
więcej autobusów, żeby było, mniejsza kolejka i myślę, że będzie większy litraż. Za udział w akcji dziękowała wszystkim Agnieszka Knapik. Kochani, czasami życie weryfikuje dużo nam i po prostu zdarzają się sytuacje, że niestety musimy poprosić o pomoc, musimy po prostu musimy zrobić coś, czego do tej pory nie lubiliśmy robić. To, co wydarzyło się dzisiaj, powinnam płakać, ale obiecałam sobie, że dzisiaj nie będę płakała. Dziękuję z całego serca. Dziękuję wszystkim, którzy od samego rana stali w tej kolejce, w ten upał i chcieli oddać krew. Krew, która będzie potrzebna na jedną z bardzo poważnych operacji dla mnie, ale też dla tych wszystkich, którzy czekają, ponieważ no niestety krew, nasze życie to jest na wagę złota. Przepraszam, emocje. Kochani, wszystkim, którzy dzisiaj byli, którzy oddali, którzy zorganizowali tą zbiórkę, którzy wsparli mnie słowem, którzy tak naprawdę czasami milczeli, ale swoimi gestami, ruchami oczu, ust mówili, że są ze mną. Z całego serca dziękuję. Jak zapowiadają organizatorzy, była to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka akcja.